Tysiące osób odwiedziło w minioną sobotę lokalne lotnisko, by powitać tegoroczne lato. Dla mieszkańców i gości przygotowano ogromną ilość atrakcji, które oglądać można wyjątkowo rzadko. Piloci prezentowali przez wiele godzin podniebne ewolucje, które budziły zachwyt obserwatorów, a wiele ekwilibrystycznych przelotów sprawiło, że publiczność dosłownie wstrzymywała oddech. Jest to wielka i piękna atrakcja jak dla Suwałk. Rok temu było, 2 lata temu było, też byliśmy i bardzo miło spędzamy tutaj czas. A co się Wam najbardziej podoba? No oczywiście samoloty. Najlepsze co może być i akrobacje. I czekamy też na pirotechniczne akrobacje. To jest najlepsze co może być w Suwałkach na wakacje zrobione. Niezwykły spektakl sprowadził do Suwałk tuzy polskiego lotnictwa. Na niebie wirowały przeróżne samoloty kierowane przez pilotów Żelaznego Orlenu. Na Jaku 52 popis dał węgierski pilot Gula Jerzy Makula zaprezentował swoje niezwykłe umiejętności, prezentując akrobacje szybowcowe. Nad lotniskiem pojawiły się również helikoptery, Ekstra 300 i wiele innych podniebnych statków. Niezapomnianych wrażeń dostarczyli publicy także skoczkowie spadochronowi z grupy Sky Magic, którzy wykonali m.in. skoki ze śmigłowca, a w drodze na ziemię rozwinęli flagi i odpalili świece dymne. To jest miła odmiana, tak? Na dobrą sprawę takich imprez w Suwałkach bardzo długo nie było, a teraz jest zupełnie nowa odmiana. Takie pokazy są niesamowicie ekscytujące i dla dzieci jest mega dużo atrakcji. Jedną z nich była słodka ciężarówka oblegana przez dzieciaki. Jak się okazało, wewnątrz, prócz firmowych słodkości, na dzieci czekały atrakcje w postaci gier, ale również w wirtualnej rzeczywistości. Że po prostu zakłada się okulary i po prostu widać, jakby to było w rzeczywistości. Atrakcji dla dzieci było znacznie więcej. Na rozległym terenie było w czym wybierać, a milusińscy byli naprawdę zachwyceni. Spotkanie na suwalskim lotnisku, również dzięki sprzyjającej pogodzie, przerodziło się w wielki rodzinny piknik pełen widowiskowych wydarzeń na niebie. Z sukcesu w postaci doskonałej frekwencji cieszył się również gospodarz miasta. To niecodzienna impreza. Mamy tutaj wyłączność, monopol można powiedzieć w tej części Polski. Na Suwalszczyźnie nie ma tego wydarzenia nikt, żadne miasto, wydarzenia lotniczego i cieszę się niezmiernie, że publiczność dopisuje. Oczywiście tutaj zależy dużo od warunków atmosferycznych, pogoda też jest świetna, a wobec tego warto by dzisiaj na suwalskim lotnisku podziwiać te akrobacje lotnicze, które są dziełem tych wspaniałych pilotów. Atrakcji wystarczyło do późnych godzin wieczornych. Po zachodzie słońca odbyły się ekscytujące pokazy lotnicze z użyciem pirotechniki oraz koncert na powitanie lata.